Witam serdecznie. Dzisiaj przepis na pyszną szarlotkę, którą zrobisz błyskawicznie. Jeśli nagle odczuwasz pilną potrzebę zjedzenia słodkości, a masz w domu 4 jabłka, 2 szklanki mąki, to po godzinie możesz cieszyć się już smakiem tej wspaniałej szarlotki. Niezapowiedzeni goście, brak czasu, nie przejmuj się. Zrobisz szybko i zaskoczysz tą przepyszną i pachnącą jabłkami i cynamonem szarlotką. Drodzy widzowie, jeżeli lubicie mój kanał, to proszę Was o wsparcie w formie dawania łapek i pisania komentarzy pod moimi filmami. Dziękuję serdecznie. A zatem, do dzieła! Składniki. Masa jabłkowa. 4-5 jabłek. 100 g cukru. 1 cytryna. Od pół do jednej łyżeczki cynamonu. Jabłka obrane ze skórki kroję na małe kawałki od razu na patelnię. Dodaję cukier. Wyciskam sok z jednej cytryny i polewam nim kawałki jabłek. Dodaję cynamon. Mieszam i przekładam patelnię na palnik. Podgrzewam na średnim ogniu, cały czas mieszając przez około 4-6 minut. Kawałki jabłek nie powinny się rozpadać. Jabłka są już szkliste, masa jabłkowa gotowa. Zostawiam do ostygnięcia. Ciasto. Składniki. . 330 g mąki pszennej typ 480 plus 1-2 łyżki, 100 g cukru, 80 g oleju ryżowego lub rzepakowego, 2 jajka, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Ciasto robi się równie szybko, jak przygotowuję jabłka. Do miski dodaję po kolei 2 jajka, cukier, wlewam olej, wsypuję proszek do pieczenia i mieszam trzepaczką. Następnie przesiewam partiami mąkę i mieszam łyżką. Teraz wyrabiam ciasto dłońmi. Ponieważ ciasto jeszcze przywiera do dłoni, dodaję dodatkowo około 1/4–1/3 szklanki mąki. Ciasto zaczyna odchodzić od rąk. W sumie wyrabiam ciasto około od 4 do 6 minut. Ciasto jest już dobrze wyrobione. Odcinam około 1/5 ciasta, a ten duży kawałek tnę na plastry, które rozpłaszczam i wykładam nimi dno foremki.
Paskami ciasta wykładam ścianki foremki na wysokość około 3 cm. Teraz przekładam masę z jabłek. Paski układam w rodzaj kratki na masie z jabłek. Popatrz, jak to robię. Palcami zaginam ciasto na bokach do wewnątrz i poprawiam ząbkami widelca. Gotowe! Wkładam ciasto do nagrzanego do 170 stopni piekarnika na 35-38 minut. Minęło 38 minut. Niesamowity zapach jabłuszek i cynamonu w całym domu. Ciasto pięknie upieczone. Opruszam cukrem pudrem i można jeść. Smakuje rewelacyjnie na ciepło, a podane z lodami waniliowymi lub bitą śmietaną jest obłędne. Mniam, mniam, pychotka! Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.